Eminencjo, ekscelencje, księża, siostry zakonne, młodzieży, klerycy, wszyscy tu zgromadzeni w świątyni katedralnej, ale chyba też i wszyscy ci, którzy uczestniczą w tych uroczystościach przez urządzenia teleinformatyczne czy internetowe. 10 grudnia 1920 roku, czyli dokładnie 100 lat temu, po południu, do nuncjatury apostolskiej w Polsce, która znajdowała się w Warszawie przy ulicy Książęcej, czyli niedaleko Placu Trzech Krzyży, przyszedł telefonogram z informacją, że tego dnia Ojciec Święty Benedykt XV erygował, czyli powołał do życia diecezję łódzką. Może zdziwią się ci, którzy pomyślą, że za chwilę będą uczestniczyli w normalnym akademickim wykładzie, który będzie pokazywał syntezę dziejów tej diecezji. Bo jak ksiądz arcybiskup prosił mnie, aby przygotować to przemówienie, opowieść o tej diecezji, to mówił, że jest to dla ludzi młodych. A zatem chciałbym powiedzieć nie o dziejach diecezji, tylko o dziejach mojego Kościoła. Kościoła, w którym żyję, który wyrósł na tej ziemi i który przekazuje to, co było związane z tym łódzkim środowiskiem. Można by powiedzieć, że to, co było najważniejsze, a zatem postaram się to pokazać w kilku obrazach, z których pierwszy będzie dotyczył właśnie powstania diecezji. Sobota, późny wieczór, 22 maja 1920 roku. Pociągiem do Łodzi przybywa ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce Achilles Ratti. Przyjeżdża na stację Łódź-Kaliska i stamtąd w dorożką w obecności duchowieństwa przybywa do świeżo wybudowanego i w zasadzie jeszcze w budowie kościoła świętego Stanisława Kostki. Czyli tego kościoła, w którym jesteśmy. I tutaj zostaje powitany w obecności przybyłego po południu do Łodzi w celu wizytacji dekanatu łódzkiego kardynała Aleksandra Kakowskiego i duchowieństwa dekanatu łódzkiego. Tutaj najpierw przychodzi, aby się pomodlić, a ponieważ jest już późny wieczór, bo pociąg przyjechał około godziny 22, udaje się na noc na drugą stronę ulicy Piotrkowskiej do pałacu łódzkiego fabrykanta Schleiblera, który był protestantem. Następnego dnia rano wokół kościoła między godziną 8 a godziną 11 bierzmuje młodzież z tutejszej parafii i kilku okolicznych parafii łódzkich. W sumie, jak podaje dziennik Łódzki Rozwój, wybierzmował wówczas 1220 osób. Potem odprawił mszę świętą i uczestniczył w spotkaniach z różnymi grupami społecznymi w mieście. Nuncjusz był w Łodzi przez 3 dni i wtedy też poznał fabryczne miasto Łódź, w którym współpracowali i pracowali ze sobą Polacy, Niemcy i Żydzi, którzy byli wyznania rzymskokatolickiego, wyznań protestanckich i mojżeszowego. I był pewnie zdziwiony tym, choć dobrze znał nie tylko historię Włoch, ale i też historię różnych krajów europejskich, współpracą, jaka tutaj miała miejsce, a rzadko się zdarzała. I gdy usłyszał tą opowieść, że ten kościół budowany jest
nie tylko przez katolików, nie tylko przez parafian, ale także przez innowierców, bowiem składają się na jej wyposażanie i protestanci, i Żydzi. I podziwiał ten ołtarz, który mamy przed sobą, Chrystusa wstępującego do nieba, który sprowadzony został z włoskiego Tyrolu, ambonę, ławki. I można powiedzieć, że ta świątynia go urzekła, bo to z jego inicjatywy stała się ona nową katedrą. I takim sposobem Kościół, który nie był jeszcze do końca wybudowany, został katedrą, a nie według zwyczaju najbardziej okazała i też najstarsza świątynia w Łodzi, czyli Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy Placu Kościelnym. Podczas swego pobytu w Łodzi spotyka się z przedstawicielami duchowieństwa, łódzkich sfer przemysłowych, świata pracy. I wtedy też osobiście przekonał się, jak silne jest pragnienie tutaj na miejscu, aby utworzyć w tym mieście stolicę biskupią. I to on zabiegał w Stolicy Apostolskiej, aby diecezję powołano jak najszybciej. Projekt ten ze strony rządowej wspomagał ówczesny premier Leopold Skulski, który wcześniej był prezydentem miasta Łodzi. I tak powstała pierwsza diecezja, która powstała po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Z Watykanu wieść, informacja, że Ojciec Święty powołał do życia diecezję. I tylko tyle. Informacja, że kongregacje oczekują od nuncjusza przesłania dokumentów, które dadzą podstawę prawne do określenia jej terytorium i do wyznaczenia świątyni, która będzie jej katedrą. Dokument powstania diecezji, bulla, została wydana dopiero w maju 1921 roku i do tego jeszcze zawierała błędy. Bowiem wpisano w niej nieprawdziwe terytorium diecezji. Określono, że będzie ona miała 3 dekanaty, czyli dekanat łódzki, łęczycki i kłodowski. A faktycznie tych dekanatów było 5. Łódzki Zamiejski i Brzeziński. I nuncjusz, oczywiście za zgodą Stolicy Apostolskiej, dokonuje korekty bulli. Rzecz, która się rzadko kiedy zdarza. I tą bullę mamy w archidiecezji i będzie ją można od jutra zobaczyć na wystawie w Archiwum Archidiecezji Łódzkiej. Bulla, która jest ciekawostką z racji na te rzeczy, których normalnie na tego rodzaju dokumentach nie ma. Pierwszym biskupem diecezji zostaje ksiądz Wincenty Tymieniecki, czyli ten, którego nuncjusz poznał w Łodzi. I sam Ratti najprawdopodobniej byłby jednym z konsekratorów nowego biskupa, ale już od początku czerwca znajduje się we Włoszech. Niebawem otrzymał nominację na arcybiskupa Mediolanu, został kardynałem, a w roku następnym, czyli 1922, wybrany papieżem, przyjął imię Piusa XI. Sam biskup Tymieniecki został konsekrowany na biskupa w tej świątyni 29 czerwca 1921 roku.
obejmuje rządy w diecezji i tworzy ją zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. A ówczesne prawo określało, że w każdej diecezji musi być kuria biskupia, kapituła katedralna, sąd biskupi, seminarium duchowne. Ale nie chciałbym opowiadać tutaj o instytucjach kościelnych, które są bardzo ważne dla funkcjonowania diecezji i administracji lokalnego kościoła, ale najważniejsze jest chyba to, co w tym kościele się dzieje. I tak należałoby powiedzieć o Helenie Kowalskiej, czyli świętej Faustynie, która przybywa do tego miasta, jak to kiedyś określano, za pracą, żyje w tym mieście, mieszka niedaleko stąd, w kamienicy przy ulicy Krośnieńskiej, u zbiegu ulicy Pabianickiej, a pracuje na Abramowskiego. I co najmniej dwa razy dziennie, idąc do pracy i z niej wracając, przychodziła koło tego kościoła i też tutaj się modliła. I to w tej świątyni pojawia jej się Pan Jezus i to On ją powołuje. Początkowo przed tym powołaniem ucieka, ale Bóg ma własne plany, przed którymi nie uciekniesz. Możesz ich nie pojąć, albo możesz ich nie podjąć, ale wtedy najczęściej przegrywasz swoje życie. To biskup Tymieniecki udzielił jej sakramentu bierzmowania w Aleksandrowie. Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, a ona była dojrzała, bo sama o tym zadecydowała. Nie mieszkała już z rodzicami. Pracowała i dokonała wyboru. Tak jak i ty musisz dokonywać wyborów i to od nich zależy, kim będziesz i co w swoim życiu osiągniesz. Biskup Tymieniecki nie tylko dbał o instytucjonalny rozwój kościoła łódzkiego. Żyjąc w tym mieście, widział problemy robotniczych rodzin. Czyli widział biedę, brak wykształcenia, słaby poziom moralny. Dlatego obok rozwoju religijnego kładł nacisk na działalność społeczną, oświatową i charytatywną. Sprowadza do Łodzi siostry zakonne, które opiekowały się dziećmi, prowadziły ochronki. Już wcześniej, w czasie I wojny światowej, założył stowarzyszenie schronisk świętego Stanisława Kostki, które opiekowało się sierotami, których rodzice zginęli na wojnie albo stracili pracę. W ochronkach dzieci uczyły się i dostawały ciepły posiłek. Także i dla dorosłych, zwłaszcza w czasie wojny, wydawano ciepłe posiłki. To w ramach tej działalności powstaje w Łodzi wówczas prawie 400-tysięcznym mieście pierwszy żłobek, który dopiero później w latach 20. zostaje prowadzony przez władze miasta. A w niepodległej Polsce już jako biskup organizuje dla dzieci robotniczych kolonie letnie w pobliskich miejscowościach, aby te dzieci uczyły się współpracy, zmieniały środowisko, uczyły się dojrzałości. Z innych działań społecznych warto byłoby wymienić inicjatywę powołania Komitetu Wybudowania Osiedla dla Robotników. I każdy może pojechać i zobaczyć te domy, które stoją do dziś niedaleko ulicy Krzemienieckiej. I tak przechodzimy do drugiego obrazu, którym jest męczeństwo, martyrologia.
Działania rozwijające diecezję zostały brutalnie przerwane napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę. Łódź i większość diecezji znalazła się na terenie Wartegau, czyli kraju Warty, a te tereny były włączone do III Rzeszy. Ówczesny biskup Władysław Jasiński wydał zarządzenie, aby każdy ksiądz pozostawał we własnej parafii, aby pracował, opiekował się tymi, którzy zostali mu powierzeni. I księża zostawali, pracowali dla dobra swoich wiernych, aż do zaplanowanego przez niemieckiego okupanta akcji aresztowania księży. Ta akcja była przeprowadzana w dniach od 5 do 7 października 1941 roku. Wtedy postanowiono, przynajmniej tak miało być w idei, w teorii, że będzie jeden czynny kościół na powiat, a pozostałe kościoły miały być zamknięte i zamienione na magazyny albo też inne cele. Tak zamknięto większość parafii w diecezji. A księża, którzy byli naturalnymi wrogami III Rzeszy, zostali osadzeni w obozie koncentracyjnym. Łódzcy księża po aresztowaniu najpierw uwięzieni w obozie w Konstantynowie Łódzkim, a po kilku tygodniach zawiezieni do Dachau. W zasadzie każdy z nich mógł być zwolniony, gdyby wyrzekł się kapłaństwa i przyrzekł lojalność. Ale nikt tego nie zrobił. Byli świadomi tego, kim są, świadomi swojej odpowiedzialności. I dlatego czasu pewnie warto przytoczyć świadectwa, o których napisał w książce ksiądz tutejszej diecezji Ludwik Bujacz tuż po wyzwoleniu. Oddajmy mu głos. Niemcy używali więźniów jako materiału doświadczalnego do wypróbowania różnych gazów bojowych i wynalezienia nowych sposobów leczenia. Słynne stały się doświadczenia malarii, flegmony i sprawności lotniczych. Malarię zaszczepiono setkom osób, w tym bardzo wielu księżom polskim. 1200 kapłanów polskich w Dachau było pozbawionych wszelkich praw kapłańskich. Nie wolno im było odprawiać mszy świętej, odmawiać brewiarza, słowem modlić się i mieć przy sobie jakikolwiek przedmiot kultu religijnego. Surowo zakazano niesienia pomocy duchowej umierającym co chwila więźniom. Ze wszystkich stron obozu wiał silny prąd bezbożnictwa i nienawiści. Niemieccy oprawcy walczyli otwarcie z Bogiem i wyższymi prawami człowieka. Przekazał także informacje o swoich współbraciach. Starał się każdego z nich opisać. Jeden taki charakterystyczny opis. Ksiądz Chomiczewski Stanisław ukończył kurs murarski i ciężko pracował przy budowie krematorium. Potem tynkował baraki esesmańskie. Wreszcie był siłą pomocniczą przy budowie transformatora. Był to kapłan bardzo usłużny.
starszych i osłabionych księży wyręczał w przynoszeniu jedzenia i odnoszeniu próżnych kotłów do kuchni obozowej, a nadto wyświadczył wiele przysługi kolegom w izbie i przy pracy. Izbowy skatował go kilka razy. Odpowiedzią jego na tortury niemieckie było milczenie i pogoda ducha. Mawiał zwykle: Bóg potrzebuje więcej ofiary. Musimy ją składać, by prędzej przyszło wyzwolenie okrutnie prześladowanego narodu polskiego. Umarł w październiku 1942 roku z ogólnego wyczerpania w szpitaliku obozowym. Część księży przeżyła ten obóz i wróciła, by pracować do innej ojczyzny, komunistycznej, która podobnie jak nazizm hitlerowski też chciała zniszczyć Kościół. Łódzka diecezja straciła w czasie II wojny światowej ponad 150 księży. Jest jedną z najbardziej doświadczonych diecezji w Polsce po diecezji wrocławskiej. Tutaj na tej ziemi, z tej ziemi pochodził także święty Maksymilian Kolbe, który ofiarował swoje życie za innego współwięźnia w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Tam także była Stanisława Leszczyńska, która będąc więźniem tego obozu, a jednocześnie położną, pracowała w tamtejszym szpitalu i pomagała przy rodzeniu się dzieci. Bo tam, w obozie śmierci, także rodziło się życie. I trzeci obraz. 13 czerwca 1987 roku przybywa do Łodzi papież Jan Paweł II. Pokazał nam bardzo charakterystyczne elementy dotyczące tej diecezji. Pierwszy dotyczy katechezy i Eucharystii, a drugi pracy i godności kobiety. Przyjeżdża na lotnisko Aeroklubu Lublinek, odprawia mszę świętą, podczas której udzielono Komunii Świętej 1500 dzieci z całej diecezji. A podczas homilii papież pyta się dzieci o katechizację, o poznawanie Jezusa Chrystusa i mówi trudne słowo, autoewangelizacja. I pyta się tych dzieci, czy papież powinien być katechizowany. I odpowiada, tak. Jest nie tylko w Kościele pierwszym katechetą, ale jak każdy dobry katecheta stara się też być katechizowany. Wciąż się uczy. Uczy się od Kościoła tego wszystkiego, co ma Kościołowi przekazywać. Uczy się na modlitwie, na słuchaniu Słowa Bożego, na słuchaniu Ducha Świętego i pragnie być temu jak najwierniejszy, aby później móc żyć i głosić Ewangelię. A na końcu tej mszy świętej, zgodnie z polskim zwyczajem, zrobiono zdjęcia wszystkim dzieciom, co było wielkim zaskoczeniem, bo nikt nie trenował, jak te dzieci mają wejść na stopnie ołtarza. Potem papież jest tutaj, w katedrze, gdzie spotyka się ze światem nauki, a po nim udaje się do zakładu Uniontex, niedaleko stąd.
tam papież przyjeżdża do fabryki zatrudniającej prawie same kobiety. Kobiety witają go pieśnią "My chcemy Boga", co w tym czasie stanowiło świadectwo ich wiary na przekór oficjalnym planom organizatorów. Przechodzi przez halę, gdzie pracują maszyny, dochodzi do sceny i wtedy rozpoczyna się spotkanie. Przemawia najpierw przedstawiciel zakładu, jedna z robotnic i dalej mówi papież przesłanie, w którym mówi o godności ludzkiej pracy i o godności kobiety, matki, wychowawczyni, pracownicy i bohaterki. Mówi o miłości do swojej matki, o wychowaniu dzieci i miłości matki do dziecka. A gdy zakończył, kobiety zaczęły wołać: Ojcze Święty, zostań z nami. A wtedy on żartobliwie odpowiedział: ale tutaj nie przyjmuję do pracy mężczyzn. Tak wygląda mój Kościół, który powstał 100 lat temu. Który posiada piękne dzieje, które nie tylko świadczą o minionej epoce, ale także o tym, co jest najważniejsze, o działaniu Jezusa Chrystusa, mieszkających tutaj ludzi, którzy słuchają Go, pokochają i wypełniają w swoim życiu. Życzyłbym wszystkim, aby pokochali Kościół takim, jakim go określił Jan Paweł II tutaj w Łodzi. Uczyli się go przede wszystkim na modlitwie, na słuchaniu słowa i uczyli się go rozpoznawać od działania Ducha Świętego.